Witajcie. Tym razem to my się naprawdę dawno nie widzieli. Bo słuchajcie, bo to tak, i szkolenia my mieli, i pożarów trochę było, ale nie u nas, nie. Po okolicznych wioskach się paliło. Nie w Kopydłowie. Na Gwizdołkach to nawet 3 razy. No i wybory my mieli jeszcze, nie. Ale nie te, co myślicie, nie. Znaczy te też były, też. Olek dostał 37%. I no Jola chytła 38, razem mieli 75 i wygrał. Ale co tam rozumicie? Prezydenckie wybory tam, takie wybory. Ważniejsze my mieli. Kończyła mi się kadencja na komendanta. Trzeba było wybory w straży przeprowadzić. O wynik to ja byłem spokojny, nie? No bo Firkowo na moje polecenie przeprowadziła badanie opinii publicznej. Wyszło, że mu przeszło 70% poparcia. No wtedy to my z Olkiem szli łeb w łeb, tak. Konkurencji specjalnie nie miałem, no bo tak. I no stary Bogdan Majdowski kandydował, nie? Ale on już kiedyś komendantem w Kopydłowie był. I no za jego rządów to mało całowieźnie poszła z dymem. Inni się na strażactwie nie znają, no to mogłem spać spokojnie. Aż tu kiedyś, słuchajcie, przychodzi do mnie na remizę sekretarz gminy i go do tak. Wojciechu! Wybieramy nowego komendanta! Czas pakować, manatki! Jak? Że wyborów jeszcze nie było, a ja też kandyduję. Po mojemu to nie macie szans, bo z księdzowym kontrkandydatem nie wygrocie. A ciekawe, który ten księdzowy? Kościelny. Florian? No przecież jednego kościelnego mamy. Na co on się na strażactwie zno? Weźcie się też strażokiem nie urodzili, a on nawet świętego patrona ma strażoka. Święty Florian to u nas na remizie kapliczkę mo. To jest nosz święty. On się na strażactwie znoi. Takiego nieudacznika popierą nie być. Ale kółko różańcowe już ustaliło, co poprze kościelnego w wyborach, bo im obiecał świetlicę na wyłączność. A plan zapobiegania pożarom to on mu taki. Taki, że... No i widzicie, zanim zdążyłem gębę otworzyć, odwrócił się i poszedł. A ja se myślę, kruca, co tym kościelny Florian, nie? Może mieć za plan. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, nie? No i miałem rację, no bo ta, no bo plan polegał na tym, że każda chałupa ma być we wsi dodatkowo święcuno, co by się od ognia nie zajęła. Słyszeliście? Każda chałupa jeszcze raz święcuno. Wy wiecie, jako to jest kasa? Tak. No ale nie no, trzeba się było jako przygotować, co by do tych wyborów nie przerżnąć, nie? Tak, Jożym postawił od razu na młodych, nie? Na czele komitetu wyborczego stanął Pietrek. No to wszystkie dziewuchy zarobiły za nim. Maryśka, nasza poetka, nie? Ludowo ułożyła hasło wyborcze takie. By ci nie spłonęła z Czecha, oddaj głos swój na Wojciecha. Na mnie. Bo. I no, że wiecie, wybory to wybory. Przecież różnie mogło być. I wiecie, kto mi najbardziej pomógł? Noż. Proboszcz, dobrodziej. No porządny chłop, naprawdę. Wy wiecie, że on w dniu wyboru na koniec kazania powiedział tak, że wszyscy po mszy mają obowiązkowo iść do urny i oddać swój głos na Florian. A znocie noż naród, nie? Jak mu się kruca co korze, zawsze zrobił mu odwrotnie. No i zrobili. I ja miałem przeszło 90%, a Florian 3. Znaczy miał 3 głosy. Miał. Swój, proboszcza, no i chyba Firkowy. No to sami widzicie, że jak Pan Bóg dopuści, to my się jeszcze tutaj nie rozspotkamy. Dobrze, Godo? Dobrze. No to na razie, bywajcie. Straszna jest draka, coś wygląda za krzaka. Wypożeni są ludzie. Ktoś coś wspomniał o cudzie. Co to kruca może być?
rośnie krzak na bagnisku. Nie podejdziesz za blisko. Kto podejdzie, ten padnie, może znaleźć się na dnie. No buta plazie w płocie i po całej robocie. Ryzykować nie ma co, skoro za to nie płacą. Ale każdy się boi, bo krzak jak stał, tak stoi. I wygląda za krzaka jakaś straszna pokraka. Co to kruca może być? Ni to duże, ni to małe, ni to czarne, ni to białe, ni to niskie, ni wysokie, ni to frontem, ni to bokiem. Ni to stoi, ni to leży, ni to człowiek, ni to zwierzę, ni mogiła to ni powiedz. Złego siła, trudno dociec. Może chciałby egzorcyzmy, lecz dostać się do pryzmy. Wspomina nim tak no wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Nie wiadomo, tak czy tak. Podejrzany jakiś krzak. Najzwyklejsza kupa gnoja. Po tej całej paranoi nikt już teraz się nie boi. Ani bagna, ani krzaka. Ni tego, co za nim stoi. Ślak jasny trafił, kruca fuk, no nasypali piosku, króla. Stało wam się co? To stało, do zarządu mu jechać, a guzik przy mundurze mi się urwał. A, próbowaliście przyszyć. No. Dziabnęliście się, palucha, co? Rysiek, jak mnie krew zalewo, to mi się na oczy nie pokazuj. Dlatego ze hełm ubrał, a dużo wam się tej krwi ulało. Rysiek, idź stąd, zrozumiałeś? Idź stąd. A po co do zarządu jedziecie? Jak po co? Przyszedł ten nowy wóz bojowy, co my go dostali. Jadę się z nim poznać, wiesz, zaś ty pojedziesz. Do nie? Częstochowy? No. To tam organizują takie kursy krawieckie, to może byście się przy okazji... Rysiek, przy okazji to się tak wyrżnę, że zobaczysz. Uciekaj mi stąd. Macie ten guzik? No jest gdzieś tam przy mundurze wisi. Dajcie to wam go moja miśka przyszyje. Godosz, to powiedz, że jej się kiedy przy okazji łodzińczę. No wolałbym, co by ona na okazję nie czekała. A za was to ja się sam wywdzięczę, jeszcze dziś wieczór. Nie godę, no. Tobie to kruca dobrze jest, wiesz? No nie narzekam, wy byście się też wreszcie ożenili, komendancie. Pietrek, zgupiołeś, do jednego guzika za rosiem deżynił. No. Dzisiaj jeden, jutro pójdą następne. A poza tym nie wiem, czy wiecie, że małżeństwo nie polega wyłącznie na przysyłaniu guziku. Ty mnie nie oświadomiaj, wiesz, bo jak Jożym zadzie wuchami lotą, toś ty na baczność pod stołem przechodził, wiesz? Wiem, ale od tego czasu toście sobie mieli prawo zapomnieć. Pietrek. Już ci się rozumiesz, należy tak samo jak i Ryszkowi. Halo, panie Jurczyński, no gdzie pan niesiesz tę zupę? Na powietrzu zjemy, nie? Niech mi pan nawet nie mówi, zaczytałem się, zupa wykipiała. Jać. Reszta się przypaliła, garnek do wyrzucenia. O, kruca! A jakbyście się łożenili, to i ten problem byście mieli z głowy. No coś ty z tą żyniaczką się tak gdzieś... Pietre, a tobie miśka nigdy zupy nie przypoliła? Roz jej się zdarzyło, ale jej zrobię tak awanturę... No pamiętam, wtedy coś na remizę z podbitym łokiem przyszedł, tak?
No co żeś pan taki strapiony, panie Urczyński? Martwię się, co pan będzie jadł. Przecie ciepło jest, może być zupa chmielowo, nie? Rysiek! Panie Jurczyński, napije się pan ze mną? Potrzebuję jakiej pomocy, komendancie? Potrzebuję. Rysiek, przyniesiesz dwa, wiesz co? Nie. Ale jakby było 2+1, to bym się domyślił. Dobra, niech będzie, ale na jednej nodze. Pietruś, która godzina? Trzecia chyba nie. No, a o drugiej miałeś być w domu. Ojcze chrzestny, ziemniaki nieobrane, dzieciaki nienakarmione, pranie nienastawione, a ten se spokojnie siedzi na remizie. Nie siedzi. I no ten, przejmuj obowiązki, bo komendant dzisiaj wjeżdża na szkolenie i ja go będę zastępował, wiesz? A poza tym niespokojnie, bo komendant został ranny, jak se próbował przyszyć guzik. I obiecałem, że jak przyjdziesz, to mu przyszyjesz. No, pewnie, że przyszyję, bo ożenilibyście się, ojcze chrzestny. Nie ma kto o was zadbać. No widzicie, następno się znalazła. Miśka Josie do niańczenia dzieci nie nadaje. Ja dzieci bardzo lubię. Chętnie pomogę. No to łożyj się pan, narobisz se pan dzieci, będziesz pan później. Chętnie pomożemy! W moim wieku. Co to wiek? Pietruś, żebym ja ci nie pomogła. Dobra, możesz pan. O, jest Kuba, no jak? Przywiozłeś z Częstochowy ten telefon bezprzewodowy? A jak? Na komendzie mi wydali. Aha. I to telefon z sekretarką. O. I no musicie protokół odbioru podpisać. Jak z sekretarką? Przecież u nas Maryśka w czynie społecznym biuro prowadzi. A czemu jakby była młoda, ładna, to bym... To jest automatyczna sekretarka, tumanie. Zaro. Do kogo żeś ty powiedział, tumanie? Do Ryśka. A to w porządku. Ty, a czym żeś ty przyjechał? Przyjechał o tej godzinie, nie ma PKS-a. Okazją. A, okazją. To jaką? Wiecie, że Władek Pagacz kupił sobie samochód? Nie. No widzisz, Pietruś, wszyscy już będą mieli samochód i no my nie. Cześć. Cześć. Cześć! Cześć! Kuba już wam powiedział? Króca, ale se auto kupiłem. Eleganckie, nie? No... Jakie? Czerwone. O markę pytam. A! Wiesz, Piotruś, jest tam coś napisane, ale po zagranicznemu króca i prędzej byś język połamał, a nie przeczytał. Ale za to jak chodzi. Z Częstochowy to my pół godziny jechali. Władek, nie pitol, dobra? Bo z Częstochowy do Kopydłowa na kogucie, chłopie, to trzeba jechać przeszło godzinę, wiem, bo my nie roz... od gawruna ze zebrania wracali. Niech ci Kuba powie. No, jechali my tylko pół godziny. Widzisz? Resztę my pchali. Przewód paliwowy zatkął! A Jożem nie miał narzędzi! Widzisz, Wojtuś, właśnie króca. Co? Nie pożyczyłbyś płaskiej trzynastki. Idź do Franka do warsztatu i no pamiętaj, żebyś oddał. Nie no, Wojtuś, a w niedzielę, jak nie będzie błota i przyjadę na sumę, to je se oglądniesz. Jak przyjedziesz? No cię od kościoła to ty, Miszkoż, nie dali jak 200 metrów. No i co? No nie po to sem auto kupił, żeby mi w stodole stało. Wojtuś, zobaczysz, pół wsi ze zazdrości ślak na miejscu trafi. Tak jest. Tero to już wiem, po coś se to auto kupił. Pietrek, idź no podepnij ten nowy telefon. No, teraz już wam się na pewno nie urwie to co? Dziękuję ci, Misia, dziękuję ci. Kiedy będziemy tańcować? Na weselu. Moim? No. A jak na moim, to... To może w maju? A może w grudniu? A może jutro po południu, wiesz co, Miśka, króca. No. Jakby mi się taką dziewucha jak ty trafiła, na parę dni próby nawet bym się zgodził. To. Ale już ja was wysłatam, zobaczycie. No, no,
no co się u was z tymi telefonami dzieje? No, no nijak się nie idzie to dzwonić. No bo stary telefon się zepsuł, a nowy dopiero zakładają. No właśnie, właśnie, a ja bez to w gminie zagońca robię, no. Przez telefon to byście se ino pogodali, a tak będziecie się mogli jeszcze napić. No wiem, bez to tu właśnie jestem osobiście. No Rysiek, chodź no tu. Cześć no Rysiek, przynieś no tu dwie mineralne. I no pamiętaj, żebyś nalewał ze szklany, flaszki nie z plastiku. A co to ja, dziecko jestem? No i no pamiętaj, że tobie nie wolno, bo masz dzisiaj dyżur. Pamiętacie, komendancie, jak z okazji wyborów obiecali wam ten nowy wóz bojowy? No, to obiecali, już nawet przyszedł. No. Właśnie ja jadę na szkolenie. A przyszedł i no, że już wyszedł. Nie macie co jechać, bo go zabrali. Dodzwonili się do nas do gminy i bez to tu jestem. Jak zabrali? Kto zabrał? Ci, co go dali. Jakim prawem? Kaduka, ale zabrali. O nie, kruta, tego to ja nie daruję. Nie, no nie macie się co szczępić, bo obiecali na gębę i papieru na to żadnego nie macie. Jak nie, przecież nawet w gazecie o tym było napisane. No przecież Beston obiecali, co by w gazetach napisali. No co wy, komendancie, na polityce cię w ogóle nie znucie? O polityce to mi tu nie wspominajcie, jak nie chcecie, że mnie na miejscu szlak trafi. O, jest. No, no. Rysiek? No. Puchnij. Co ja mówiłem? No ja powiedziałem, musiałem najpierw sprawdzić, czy z właściwej flaszki nalewam. Już się nie widzę. No to wypijmy. To by im za ten samochód strażacki. Strażacko, drabina, sztorcem w gardle stanęło. Na wasze zdrowie. To jeszcze po jednym. O, nie. Lekarz kazał mi się oszczędzać, a jeszcze mam parę spraw we wsi do załatwienia, no to sami rozumicie. No. Będzie jeszcze, będzie. No, bywajcie, Wojciechu, bywajcie. Bywajcie, sekretarzu. No. O, Maryś! Pik, pik. No jak, Maryś, działo? No Bogu działo. Chwała, wszystko działa, te przyciski, cyferki. I tak mi się to spodobało, że zadzwoniłam do fryzjerki. I umówiłam się na trwałą. Pik, pik, pik. Maryś, ty pamiętaj, że dzisiaj jedziesz do Łodzi na szkolenie, żebyś mi się nie spóźniła. Ojcze krzesny, szkoda gadki, spakowałam już manatki. Pik, pik, pik. A ty czujesz, że rymujesz? No już taką mam poetycką duszę, że jak mnie najdzie, to muszę. Wiosnum dzisiaj chyba zwariuje. Ale na wariotów nie ma co zwracać uwagi. Po co całe to gadanie? Trzeba nagrać powitanie. Ha, ha! Nawet Pietrkowi w duszy gra kopydłowska poezja ma. No to może by tak nagrać. Dodzwoniliście się do straży? Mówcie, co się wam zamarzy. Nie musi być bardziej urzędowo. To jest straż pożarna, a nie jakiś kabaret. No tak robi jest. Się problem z byle czego. Dawaj to. Gdzie to się nacisko? Ja wam nacisnę, wygadajcie. Już? Już. Dobra. Witajcie, witam was, komendant straży pożarnej w Kopydłowie. Jak se chcecie ino pogodać, to przyjdźcie na remizę, siędzimy se przy piwie, tak będzie lepiej. Ale jakby się poliło, to lećcie biegim na remizę, bo dyżurny zawsze u nas jest, ino widocznie zasnył i nie słyszał dzwonka, cześć. No i po problemie. Aha, jeszcze jedno zdanie. Podpiszcie kwartalne sprawozdanie. O nie, Maryś, oto najsamprzód muszę przeczytać. Tak jest. Rysiek! To nie Rysiek, no ja, Pietrek. Ja. A Rysiek podczoła do zbiornika z wodą. Na Krzonówce? No, tam, gdzie złujecie naszych wodociągów. Jezusie Maryjo! I co, wyciągli go? Nie! Nie, co mi opowiadasz, przecież go słyszę, no? No bo się dzisiaj rano znalazł. Sam wypłynął? Nie, komendant mu pomógł. Odkręcił kran, żeby se kawy zrobić, a tu hylu. Rysiek pod budoczajnicą. Wojtuś, no co oni opowiadają? Jezusia, nic się nie przejmuj, oni no szukają głupiego. A, i co, znaleźli? No widzi mi się, że... No to chwała Bogu! Wojtuś!
A czy to prawda, co mi Firkowo mówiła? Helusia, poczekaj. Najsamprzód sprawy urzędowe. Maryś, wiem, że jest. Słuchaj. Tak jest. Jedziesz dzisiaj do Łodzi na szkolenie i pamiętaj, to byś się na PKS nie spóźniła. Ja to przeczytam, zaś dum Jurczyńskiemu, żeby zobaczył, czy nie ma jakich błędów. Jak nie macie zaufania, sami piszcie sprawozdania. Maryś, króca, co żeś ty na łeb założyła? Proszę, nawet was porusza widok mego kapelusza. No skoro jadę do Łodzi, to muszę mieć tam w czym chodzić. Maryś, pamiętaj, że do munduru to możesz mieć czopkę albo fujażerkę. I zdejmuj mi ze łba tego klumba, słyszałaś? Tak. No. Tak jest. No. Rany boskie. Czy byście baby dzisiaj wszystkie powariowały? No jakżeś ty się, Helcia, oblekła? No bo właśnie wyrzucałam gnój z chlewa. Jak przyleciała Firkowa i mi to wszystko opowiedziała, no to przyleciałam, jakżem stała, no. No ale na co ci te perły do gnoja? Gnój gnojem, ale kobieta winna dbać o siebie w każdej sytuacji. Świnia też musi wiedzieć, że ma z panią do czynienia. Co do Maryśki, to ci się dziwię, bo przepięknie jej w tym kapelusie. Helusia, to ci powiem, ty mi moje wojsko zostaw w spokoju, bo ja się do twoich świń nie wtrącę. Wojtuś, ty się licz ze świniami. Świnia, nie krowa, zawsze jest zdrowa. Wojtuś, no to co? W maju wesele! W jakim maju? No Firkowo mówiła, co może w maju, no może w grudniu. A może jutro po południu? To... Oj, nie! Nie dałoby rady! Jutro po południu nie! Nie. Ty wyśle to roboty? Nie! To co? Z naszą Maryśką? Co żeś ty, Helcia? No, no bo ona teraz tu codziennie siedzi na remizie. Wieczorami też siedzi. No to myślałam, że się tego, no. Jo, Maryśkę? Helusia, co to ją oczu nie mówi? Helusia, po pierwsze to krewno. Ło, to takich rzeczy to ty mi nie mów. Po pierwsze to na wsi każdy z kimś spokrewniony. Po drugie, ona ma 10 hektarów we Wianie. No jakby tak z twoimi połączyć. A po trzecie, no to już by jej pora była. A po czwarte, Helusia, to ją wcale nie mam zamiaru się żenić. I koniec, kropka, wiesz? No. A wiesz co, Wojtuś, ci powiem? Dobrze robisz. Co se będziesz chłopcom babę do domu brał, jakżeś się jeszcze nad naszą Maryśką nie zastanowił? A jakby cię tak kiedy co wieczorami naszło, to wiesz, gdzie mieszko? Wiem, 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 wiem. No jedź ze tych! Jedź! Firkowo! Wzmocniłam wszystkie, żeby ci się który w nieodpowiednim momencie nie urwał. Hanka? No, Hanka. Odpowiadasz przed sobą i Bogiem, ster i żagle zapinasz na wiatr. Ciszę kroisz księżycem i słowem przeznaczonym dla jodeł i gwiazd. Z nikim dzielić nie musisz ogniska, wilczych ścieżek zazdrości ci pies. Wolność śpiewa, samotność magiczna, tylko czasem rozgada się pies. We dwoje jest cieplej, od dachu do warg. We dwoje najlepsze jest wino i wiatr. We dwoje
czajnik gwiżdże na ciebie serdecznie. Narty stokiem szosują na raz. Wracasz późno, a w domu bezwietrznie. Sam rozliczasz dochody i czas. Dziury w brzuchu nie wierci ktoś drugi, co jak rzep się przyczepił i jest. Tylko twoje podatki i długi. Jednak czasem powtarzasz ten tekst. We dwoje jest cieplej, od dachu do bark. We dwoje najlepsze jest wino i wiatr. We dwoje wschód słońca Mozarta ma ton. I bochen jak łąka się toczy przez nasz dom. We dwoje jesienie szaleją od bar. We dwoje cierpienie nie boli aż tak, gdy zima na świecie szaleje i skończył się fart. We dwoje jest cieplej od dachu do bar. We dwoje jest cieplej od dachu do bar. A ja ją znam? A nie? No to wam przypomnę. Przychodziła do was. Braliście ją na kolana. Opowiadaliście jej bajki. Łe, no dziecko, ja zawsze bajki opowiadam, jak mi któro na kolana siądzie. No wiem. Ale to było ze 17 lat temu. 17? Kaśki od Zawiślaków nie pamiętacie. Kasia? No. No taki gówniarz wtedy z siebie był. Ale się kobita z teraz ciebie zrobiła galanto. No nie. A tych gamuni poznajesz? Nie, no pewnie. Piotrek! Piotrek jest mój! No słyszałam, słyszałam. A to Rysiek! A z Kubą to ja do jednej klasy chodziłam. No, no a pan Jurczyński to nas uczył. Kasieńka. A ona w Krakowie uniwersytety kończyła. Brawo. No, no tak, no ale co z tego, kiedy pracy żadnej nie mogę dostać? No, no kto dzisiaj zatrudni archeologa? Jo, ty Kuba. No więc przyjechałam do dziadków, pomogę im trochę w gospodarstwie. No. Miasta nie lubię, a na urzędniczkę to się kompletnie nie nadaje. Powiem ci, że mądro dziewucha jesteś, tak. Patrzcie, tu dookoła lasy, ptoki śpiewają. A narzeczonego już jakiego mąż tam? No, jeszcze mi się taki nie trafił, co bym go chciała. Ja też czekam na jaką okazję, to jakby ci pasowało to. No widzisz, jaki ci się amant trafił. Co? No co, co? Co? Wojtuś, co? Wojtuś, co? Trzynastka nie pasuje, 5/8 cala nie będziesz miał. Idzie do Franka, do warsztatu, jak moto ci do. Dzień dobry, panie Władysławie. Dzień dobry. Panie Jurczyński, a ona kto? Kasia, Zawiślanka, pamięta pan. Ukończyła archeologię i wróciła do Kopydłowa. Rany boskie, kogo wykończyła? Ukończyła! Ukończyła archeologię. To jest nauka historyczna badająca ślady najwcześniejszego życia na Ziemi. Robią wykopki, a później... Na wykopki przyjechała teraz? Panie Władziu, oni kopią, aby odnaleźć ślady przeszłości. No jakieś stare narzędzia, garnki. O, nawet skorupy wiele im mówią. Nieraz to sklejają z kawałków takie... No popatrz pan, jaka u nich bieda.
Ale u nas tego najdzie wiele będzie chciała. Ja sam wyciepłem parę ubitych glinioków do dziury w lesie. Ale... jakby se skleiła. Ale jakie tu w kopydłowie zmiany. Remiza też chyba jakaś inna była, nie? Coś ty, dziecko, to już nie jest ta strasz, co kiedy? Teraz to już normalnie mamy telefon bezprzewodowy. Sprzętu mamy trochę nowego, nie? A motopumpę to mamy normalnie 3-600 na minutę szybki atak. Ale zresztą co ciebie... naszą motopumpa obchodzi, nie? A mogłabym zobaczyć? To ja ci pokażę. Ty. Rysiu, od pokazywania gościom na remizie jest komendant, wiesz? Tak? A przyjechała z województwa, toście mnie kazali. Ale tamta była staro i brzydko. Chodź, Kasia, zobaczysz remizę. Chodź. Na razie. Chodź, zobacz do biura. O, dobrze, że pana widzę, panie Jurczyński, bo chciałem się poradzić. A o co chodzi? Przed budynkiem gminy stoi cokół. No i no pusty. A no właśnie. Idzie o to, żeby na nim jakiś pomnik postawić, no bo taki goły słup to jakoś tak głupio panie wygląda. No nie, Piotruś? No, czekajcie, coś wam pokażę. No. Panie sekretarzu, co? Ileż to już różnych pomników na tym cokole stało, co? Przed wojną to tu nawet stało po piersie marszałka. Tak słyszałem. I dobrzeż pan słyszał. No ale we wojnę trzeba było marszałka zdjąć. O. Na szczęście go Matuszek w Estodole pode Słomą przechował i po wojnie Zaru wrócił na swoje miejsce. Po wojnie? Tak. Pomnik marszałka? No. Nie pozwoliliby. No pomnik był ten sam. A napis się zmieniło. Na Wincentemu Witosowi rodacy. Ja pomnika Witosa nie pamiętam. No nie możesz pan pamiętać, bo w 48... Chodź pan, siedniemy sobie na ławeczce. No. W 48 przyszedł nakaz z rozdzielnika. Panie, co w Kopydłowie, ma być pomnik Stalina. O. Aż z Komitetu Wojewódzkiego panie przysłali takie popiersie, piękne popiersie, pociągnięte złotolem. Panie, że się świeciło jak psu. No widzisz pan, nie? Ale było heca, mówię panu. Jak go z ciężarówki ściągali, to im się bez ten złotul, nie? Z łap wysmyknął i rozczaskał się na drobniutkie kawałeczki. Okazało się, co był z gipsu. Ładny gips. Ładny, no. Przecież wtedy za to można było iść do pudła. Za rozczaskanie Stalina? O. Panie, wtedy można było czapę dostać. No, tak. Ale na szczęście Kamieniusz sytuację uratował. Przeleciał naszego Witosa złotolem, napis się znowu zmieniło i po sprawie było. I nikt się nie poznał. A kto by się miał poznać? Włosy też mieli podobne, a zresztą, panie, z miejscowych to się wszyscy do tego pomnika zatkiem obracali. Za moich czasów na tym miejscu to był pomnik generała Świerczewskiego. Ze Świerczewskim to było jeszcze inaczej, słuchaj pan. Jak w 56 ściągli Stalina, nie? To się zaczęli zastanawiać, no na co by go tu przerobić. Kamieniusz to się tak wkurzył. Powiedział, że on już może ino łapciupać czuprynę i łatkuć wąsy i szluz. I tak zrobił. I wyszedł taki łysy. Ino na Świerczewskiego, panie, pasował, bo jeszcze wtedy nie znali Woleksego. Panie. Stał do 89 roku, panie. No. Tego łysego to my z Kubą do drewutni schowali, to się łostą. O, widzisz pan, panie Ruczyński? O, to idzie, o. Nie masz pan na niego jakiego pomysła? Na łysego? No, czekaj pan. Nie sądzi pan, że ja też byłbym do niego trochę podobny? Panie sekretarzu. Nikomu nie stawia się pomników za życia. Takie tam życie u nas gminie, panie Jurczyński. A poza tym, to młodzież powinna wypowiedzieć się, kogo chciałaby widzieć na cokole. Oni? Tak jest. Słuchajcie, kochani, słuchajcie. Powiedzcie, czyj pomnik powinien stanąć w Kopydłowie? Chodzi o pozytywnego bohatera, którego wszyscy znacie i szanujecie, który mógł być dobrym wzorem dla młodego pokolenia, no? Ja myślę, że ten, że Ricky Martin. Ricky Martin, Rysiek, no widział pan, panie Jurczyński, no takiego byle wyjca byś na coku stawiał. Spoko! A pana propozycja, panie Piotrusiu? No to myślę, że ten, no, Enrique Iglesias, nie? Też se bohatera znalazł. No co, no najbardziej lubiany, popularny jest, no. A czy to musi być bohater? A nie może być bohaterka? Tak jest, stawiamy na kobiety.
Panie sekretarzu, no, no. Słyszał pan? Nie. Świetny pomysł. No rzeczywiście, prawie same męskie pomniki. Więc Kopydłów uczciłby kobietę. Emilia Plater. A co, ona była łysa? Panie sekretarzu. Albo nie, nie, nie. Maria Curie-Skłodowska. A z jakiego one są zespołu? Bo mnie się zdaje, że bardziej znana jest Kaja. Czy wyście wszyscy pogłupieli? Co wy nie znacie innych bohaterów, jak tylko piosenkarzy? Dziewczyny, ruszcie głowami. Brawo, misia. Ja wiem. Leonardo DiCaprio. A ja bym wolała Toma Cruza. Cicho! Kozy głupie! Czy wy nie rozumiecie, że tu chodzi o naszego polskiego bohatera, którego wszystkie znamy, kochamy, podziwiamy? No to ja myślę, że najlepszy byłby Paweł Delon! Bardzo mi przykro, wiecie? Bardzo mi przykro. Tyle lat uczyłem was historii. Tyle lat starałem się, abyście pokochali naszych prawdziwych, historycznych bohaterów, a wy, Ricky, Kajak, Delong. Bardzo mi przykro. Czego oni chcą ode mnie? O co te pretensje całe? Mnie nie było na tym świecie. Kiedy to się zaczynało? Z Aurory nie strzelałam, nie pisałam kapitału. W grudniu jeszcze mnie nie było. W grudniu jeszcze mnie nie było. W sierpniu byłam jeszcze mała. Który to rok? Kiedyś na rozrabiał dziadek, teraz błędy robi tato. Starzy sprawę zawalili, młodzi dzisiaj płacą za to. Który to już rok? Co ty mnie, misia, tak wycierasz? A, bo mieliście taką czerwoną plamę. Czerwoną? A, to widocznie łatarłem się o motopumpę. Była niedawno malowana, pewnie jeszcze nie wyschła. Nie? No, jak już raz tak otarłem jedną motopompę, to miałem ślad przez 2 tygodnie. Bo mnie jeszcze ugryzła. No to Rysiu, uważaj, bo jak ja ci ślad zostawię, to jeszcze po miesiącu będzie widać, wiesz? No, to ja już sobie chyba pójdę. A co ci tak śpieszno? Nie, no tylko tak dawno, żeśmy się nie widziały z dziewczynami, no. Tyle do pogadania. No, ale jakbyś chciała kiedy wpaść, to... Ale wpadnie, już ja tego dopilnuję. Wojtuś! O, kurczę. Wojtuś, uszczelki pod głowicę nie będziesz miał.
Wraziłem łeb od maskę, a tu jak fuknęło, no. No mu się uszczelka poszła. Jak się patrzę na twoją gębę, to na pewno uszczelka. Franuś! Władek, ty się nie bierz do grzebania w silniku, bo do tego trzeba fachowca, wiesz? Wiem, no. wiem. Wojtuś. No. A Firkowa mówiła, że się będziesz żenił. Coś ty, Władek, zgłupią? O, krótce, no i takżem se też myślał. Chłopie, ty wiesz, jakie to są koszty? No pewnie. Pan młody to musi kupić obrączki, tak. Zapłacić za księdza, no. Za orkiestrę, za taksówki, za fotografie ślubne, a jeszcze wódka. Wojtuś, jakżem se to wszystko policzył, to mi wyszło, że taniej mi będzie tego mojego najstarszego do seminarium posłać. Słuchaj, Władek, a powołanie chociaż moch? No pewnie, bo te młodsze to nie. Wiesz, nic, tylko piłka, wędkowanie. Tak. No czasem się za traktor chwycą, a ten najstarszy to nic. I no od dziecka lubiał pieniądze liczyć. No to mo powołanie. Franuś, no jak, byłeś u lekarza? Najpierw poszedłem do naszego weterynarza. Bo bliżej. No i co powiedział? Chyba się wystraszył, bo wyszeptał tylko wezwijcie pogotowie. Łokruca. No ale co stwierdził z tą ręką? Stwierdził, co jest zwichnięto. No to. No, ale jak mi ją próbował nastawić, to mi ją złamał. No. No to ja się poczułem taki dotknięty, że mu oddałem. A on fajt i leży. I godo, co by to pogotowie. No to pogotowie przyjechało, wzięli na złobu do szpitala, mnie obgipsowali i puścili, a on jeszcze został. I nie obraził się na ciebie? Co by, przecież on pierwszy zaczął. A no tak. Jakby wam tę rękę złamał, to też byście oddali, nie? No pewnie. Słuchaj, ale co, naprawdę nic nie powiedział? Nie miał prawa. Jak ja wyjeżdżałem, to jego jeszcze cucili. Aha. Słuchaj, no Franuś. Władek se nowe auto kupił i coś mu tam nie gro. Poszedłbyś i rzucił okiem na silnik, dobra? Okiem to mogę, ale Właduś, uważaj, co byś mnie w lewą rękę nie uraził, bo prawą mam jeszcze zdrową. O, panie komendancie, taki jestem zdenerwowany. Wie pan, ja zapytałem młodych, kogo chcieliby widzieć na cokole, na pomniku. A oni mi wymieniają jakichś szarpidrutów. No i czego się pan dziwisz? Jak oni godzinami przed pośredniakiem za robotą stoją? To co pan myśli, że oni tam gadają o Kościuszce pod Racławicami, czy jak? Pokaż im pan takiego bohatera, co im wszystkim robotę załatwi. Sami mu pomnik postawią. Oni się patrzą przed siebie, a nie za siebie, panie. A co ku mnie se tam stoi bez pomnika, nie? Przynajmniej mój burek, jak tędy leci, to mogę łapę podnieść. Dobrze go dąb? O, widzicie. Panie Urciński, chodź no pan. Ale ta Kasia to no mu rosła, co? Oj, widzę, że panu wpadła w oko, no. Panie komendancie. Myśli pan o niej poważnie? Jo, co pan? Skąd? Czy ona jest ode mnie 20 lat młodsza? No wie pan, dla archeologa 20 lat. Co za różnica? Nie, myśli pan, że... No pewnie. Ale gdzie tam, panie, skąd? A z poreszty, no wcale nie mam zamiaru się żenić. Ciekawe, kto tutaj te róże posadził. Piękne, prawda? Piękne, jakby tak cały klum był w różach, a tak stoją takie trzy chabazie. No. Kuba, nie masz jakiego kozika? A mam. To utnij te trzy róże. Ale... Powiedziałem tnij, to tnij, tak? I co? I co, i wyrzuci pan takie piękne kwiaty? A kto panu powiedział, że wyrzucę? No, Kuba, słuchaj, no, dziewuchy tam daleko nie uszły, dogonisz je i dosz który. Dobra. Albo poczekaj, nie przesadzaj tam który. No, dosz ty, Kasi. Powiedz, że od komendanta na powitanie, wiesz, nie? No. Wojtuś! Helusia, tu. O.
Słuchaj to się, no. Jezusie Maryjo, co to za kontrol jest we wsi? Jako kontrol? No jakieś trzy łopy. No. Chodzą po chałupach i mierzą. Jakie chłopy? No, no. Łopy trzy. No. Takie czarne jak diobły. I pytają, czy u nas już coś jest. Ale co, to nie zrozumiałam. A u Balizoka pytali, czy gmina jest skorupkowana. No, Wincenty mi żadnego cynku nie dał. Ja na wszelki wypadek u siebie wszystko pochowałam. I no boję się, Wojtuś, co by u ciebie czego nie znaleźli. Ale co u mnie, Helusia, no coś. U ciebie? A wiesz, Wojtuś, że od remizy to czasami tak bimbrem zajeżdżo, że nawet jak ja lekko niedowidzę, to na węch trafiam bez żadnego problemu. Może kiedyś, ale od czasu, jak nam się kociołek przepolił, to my aparaturę zdemontowali. A zresztą, Franuś! No. Pomogłeś Władkowi przy silniku? Pomogłem! Działo? To dezel jest! No to jakżeś mu pomógł? Pomogłem mu gębę wyczyć! Powiedz chłopakom, że we wsi jest jakoś kontrol i wiesz, jak ma być? Jak kontrol, to win! No. Wojtuś! Wojtuś Kroca! Wojtuś! Byli u mnie jakieś! Pytali o jakiegoś... Krezusa! Ale udałem mu głupiego i sobie poszli. A niepotrzebnie, bo i tak by się kapli. Czekajcie! Czekajcie! Ja mam plan! W razie jakby co, no. To ty, Wojtuś, kopnij mnie w kostkę. Ja udam, że zemglałam. No. Zamieszanie się zrobi. No. No i może cię jakoś z tego wyciągnę. Major Żbik, dowódca brygady antykryzysowej. Pan? Komendant Straży Pożarnej w Kopydłowie. Świetnie, doskonale. Kryzys u was jest? U nas? W straży? Panie, u nas w straży to nie tylko kryzysu nie ma. Ale nie ma też tego samochodu, toście go Króca przy wyborach obiecali i do tej pory nie dali. O. Świetnie, doskonale, trudno. Tak Buzek daje, jak u Bałca staje. Nie martwcie się, będą nowe wybory, obiecamy znowu. Panie, co oni robią? Halo! Chłopie, przecież to jest teren strażacki. No jak to tak bez pozwolenia komendanta, to wszystko to jest? Dla waszego dobra. Ale, żeby wszystko było jasne, brygada... Kiedy nic cię już nie cieszy, kiedy chciałbyś się powiesić, kiedy czujesz, że ci coś wewnętrznie pęka, gdy nad tobą czarne chmury, kiedy ciągle masz pod górę, gdy marszowa już nie bawi cię piosenka, kiedy same masz kłopoty i już myśleć nie chcesz o tym, że twa droga cierniami jest usłana. Kiedyś smutny jest bez granic, kiedy już nie liczysz na nic, zawsze jeszcze przecież możesz liczyć na nas. Brygada antykryzysowa, ona ci krzywdy zrobić nie da. Brygada antykryzysowa, pomoże zawsze, kiedy bieda. Brygada antykryzysowa, zbędni to niczym łódź podwodna. Brygada antykryzysowa, sprawdzi jak daleko ma. Sprawdzi jak daleko ma. Sprawdzi jak daleko ma. Jeszcze do dna. Kiedy znów ci nie obrodzi, gdy zaleje przy powodzi, kiedy krwawi jeszcze w sercu świeża rana, kiedy w duszy ci skowyczy, kiedy nie masz na co liczyć, zawsze jeszcze możesz, bracie, liczyć na nas. Brygada antykryzysowa, ona ci krzywdy zrobić nie da. Brygada antykryzysowa, pomoże zawsze, kiedy bieda. Brygada antykryzysowa, zbębi to niczy łódź podwodna. Brygada antykryzysowa.
Sprawdź jak daleko masz. Sprawdź jak daleko masz. Jeszcze do dna. Świetnie, doskonale. Myślę, że teraz wszystko jasne. A jak w gminie? A od gminy to macie tutaj sekretarza. Z nim se pogodojcie, on wszystko wie. Świetnie, doskonale. Major Żbik. No, dzień dobry. Jak u was? Do dna daleko? A pan major to reprezentuje rząd czy nie rząd? Oczywiście, że rząd. Aha. Zresztą, co za różnica? Najważniejsza jest troska o obywatela. Czy pan wie, że ostatnio w urzędach zatrudnienia zainstalowaliśmy 4000 kilometrów ławek, żeby każdy mógł sobie wygodnie posiedzieć? Nie. A u was jak? A u nas to obecnie siedzą tak. Nie o to pytam. Do dna daleko. I no co właśnie, panie generale, bo nie wiemy co robić, no. Świetnie, doskonale. Po to tu jesteśmy, żeby wam podpowiedzieć. Tak jest. Brygada! Bij się w piersi, kiedy pora. Bądź aktywny na nieszpora. Myśl o sobie, pilnuj swego. I nie kradnij byle czego. Miej realia na uwadze. Bądź przezorny, szanuj władzę. Nie wychylaj się nad miarę. Tu pal świeczkę, tam ogarek. Zawsze gotów na usługi. Dziś stwórz jednym, jutro drugim. Piąć po szczeblach się usiłuj. Który miniesz, to podpiłuj. Zawsze staraj się być górą, schlebiaj fiszą i figurą. Ciesz się z igrzysk, ciesz się z chleba, nie kłam gębą, gdzie nie trzeba. Życie wpychaj się łokciami, z nikim nie dziel się zyskami. Nic o nikim nie mów złego, nic niskiego masz od tego. Bez skrupułów i bez złudzeń, pomnóż swoje dzieląc cudze. Bo nieważne czyje, co je ważne, żeby wyjść na swoje. Tak te szanse będą rosły, aż nadejdzie dzień podniosły. Spojrzysz w lustro i odkryjesz zwykłą świnię z wielkim ryjem. Kryzysowa, ona ci krzywdy zrobić nie da. Brygada antykryzysowa pomoże zawsze, kiedy bieda. Brygada antykryzysowa z głębi toni niczym łódź odwodna. Brygada antykryzysowa sprawdzi jak daleko ma. Sprawdzi jak daleko ma. Sprawdzi jak daleko ma. Jeszcze do...